Dzień dobry, gościem MedExpresu jest dziś pani Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dzień dobry, pani prezes. Witam serdecznie, dzień dobry. W kwietniu ubiegłego roku weszła w życie ustawa, która reguluje zawód farmaceuty, na mocy której farmaceuci zyskali nowe kompetencje. Jest to dobry moment na podsumowanie działania tej ustawy. Jak w pani ocenie, jakie nastąpiły zmiany po wejściu w życie tego dokumentu? Czekaliśmy na ten dokument prawie 30 lat. Bardzo się cieszę, że farmaceuci mają własną ustawę zawodową. I w tej ustawie jest jasno określona rola farmaceuty, że jest to zawód medyczny. Na to stwierdzenie czekaliśmy bardzo długo. Oczywiście ustawa też określa zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, jak i kształcenia przed- i podyplomowego oraz określa usługi i świadczenia, jakie farmaceuta będzie mógł wykonywać, powinien wykonywać w aptece ogólnodostępnej, jak i aptece szpitalnej. Do nowych usług, które mogą wykonywać farmaceuci, jeszcze w naszej rozmowie wrócimy, natomiast chciałabym się skupić na chwilę przy opiece farmaceutycznej. Na czym polega ta usługa? Opieka farmaceutyczna to przede wszystkim świadczenie zdrowotne udzielane przez farmaceuty, stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta współpracując z lekarzem, pielęgniarką bądź osobami wykonującymi inny zawód medyczny, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii indywidualnej pacjenta. To jest definicja opieki farmaceutycznej. Jasne. I dzięki tej ustawie farmaceuci będą mogli sprawować opiekę farmaceutyczną w aptekach nie tylko ogólnodostępnych, ale też mam nadzieję, że w aptekach szpitalnych. Zwiększa się rola przez to farmaceuty w aptece i w całym systemie ochrony zdrowia. Opieka farmaceutyczna jest serwisem, który świadczony jest w wielu państwach Europy, a nawet i świata. I tutaj przede wszystkim zależy nam na poprawie farmakoterapii pacjenta i przede wszystkim efektów leczenia pacjenta, które prowadzi przecież lekarz. W ramach opieki farmaceutycznej mamy kilka serwisów, właśnie przeglądy lekowe, czy wystawienie recepty kontynuowanej, czy też przeprowadzenie badań diagnostycznych. I tutaj badaniami diagnostycznymi, które teraz będziemy mogli wykonywać, to są wymazy i wykonywaliśmy je, ale też i określenie lipidogramu, czy określenie poziomu glikemii w ustroju. To są czynności, które oczywiście farmaceuta będzie mógł wykonywać w aptece po ukończeniu odpowiednich przeszkoleń, kursów kwalifikacyjnych. Jest to bardzo ważne dla pacjentów, żeby tu jakby wspomóc też lekarzy i pielęgniarki w niektórych czynnościach. Ostatnie 2 lata zmieniły bardzo dużo, jeśli chodzi o szczepienia ochronne. Farmaceuci mają już możliwość wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID oraz przeciwko grypie. W aptekach zostało zaszczepionych ponad 1 800 000 pacjentów przeciwko COVID oraz 60 tysięcy przeciwko grypie. Jak pani zdaniem, pani prezes, jak ta usługa jest odbierana przez zarówno farmaceutów, jak i pacjentów? Ta usługa bardzo dobrze odbierana jest przez pacjentów i przez farmaceutów. Pamiętajmy, że apteki są bardzo łatwym, dostępnym elementem systemu ochrony zdrowia i pacjenci chętnie przychodzili do apteki, przychodzą do aptek w celu zaszczepienia się przeciwko COVID-19 i przeciwko grypie. Same wskaźniki wskazują na to, że ten serwis i te działania apteki i farmaceuty jak najbardziej się przyjęły w naszym społeczeństwie i mamy nadzieję, że te możliwości będą mogli wykonywać farmaceuci nadal. Ubolewamy tylko nad tym, że Ministerstwo Zdrowia wycofało się z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. To moim zdaniem krok wstecz i powinny to bezpłatne świadczenie wrócić na stałe do aptek. A czy pani zdaniem jest jakaś możliwa pole do rozmowy na temat wykonywania szczepień przeciwko innym chorobom zakaźnym, jak na przykład krztusie co 10 lat, czy pneumokoki, HPV? Czy tutaj możemy mówić o rozszerzeniu tego pakietu usług? Ze wstępnych rozmów, dyskusji z resortem zdrowia wynika, że jak najbardziej resort zdrowia jest zainteresowany wprowadzeniem innych szczepień do aptek. Teraz mówimy tylko o pneumokokach, co nie znaczy, że w najbliższym czasie
nie będą możliwe do wykonania w aptekach inne szczepienia. Ministerstwo Zdrowia sugeruje, że szczepienia przeciw pneumokokom powinny, mam nadzieję, w najbliższym czasie być możliwe do wykonywania w aptekach. Obecna sytuacja kryzysu, jakiego mamy w związku z wojną w Ukrainie oraz malejąca liczba pielęgniarek oraz lekarzy powoduje, że musimy wyjść naprzeciw nowym zmianom. I tutaj mam pytanie odnośnie skrócenia ścieżki pacjenta. Czy Państwo też przewidują w tej kwestii zmiana, by też farmaceuci mogli wypisywać recepty? Jak możemy w tym pomóc pacjentom? Pamiętajmy, że w ramach opieki farmaceutycznej farmaceuta może wystawić receptę kontynuowaną, ale też może wystawić receptę w przypadku zagrożenia zdrowia. I naszym zdaniem możliwość wystawienia recepty przez farmaceutę w aptece na szczepionkę przeciwko grypie to serwis, który powinien być wdrożony jak najszybciej i dobrze by było, żeby ta recepta była receptą refundowaną, a następnie farmaceuta mógłby zrealizować tą receptę zgodnie z zaleceniami refundacyjnymi i w tej samej aptece wykonać szczepienie przeciw grypie. Takie rozwiązanie wydaje się na tą chwilę jak najbardziej do zaakceptowania, ale może też zwróćmy uwagę, że może skorzystajmy z innej drogi, a mianowicie może takie skierowania powszechne przeciwko grypie, tak jak z takimi skierowaniami mieliśmy do czynienia przy szczepieniach przeciwko COVID. Jeżeli takie skierowanie zostałoby wystawione przez lekarza, oczywiście z zaznaczonym odpowiednim poziomem refundacji, no to wówczas farmaceuta, korzystając z informacji zamieszczonych w systemie internetowym, mógłby wykonać takie szczepienie, a następnie sprawozdać się do NFZ-u. Może jeszcze, to wtedy może by była jeszcze krótsza droga, skrócenie drogi do wykonania szczepienia przeciwko grypie. Miejmy nadzieję, że te zmiany nastąpią. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i mam gościem była pani prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.